Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w zapowiedzi 36. kolejki PKO BP Ekstraklasa, czyli oczywiście Wisła Kraków podejmie na wyjeździe Zagłębie Lubin. Mecz, który no jak już w zasadzie już drugą kolejkę, ta druga kolejka już jest na zasadzie sparingu, testowego meczu, na zasadzie, nie wiem, ugrania lepszego miejsca, ale generalnie i ugrania, co za tym idzie, lepszych pieniędzy, ale jakby sportowo to w zasadzie to nie ma znaczenia. Utrzymanie Wisły jest, Zagłębie Lubin również utrzymanie ma, także tutaj no, to te mecze się zapowiada troszkę inaczej, no ale cóż, no to jest to jakiś, nie powiem, zawsze ten spokój, ja wolę szczerze tak nagrywać, gdzie mam jakiś spokój, wiem, że już się nic złego nie stanie, niż jakby coś się miało złego stać. To jest mecz, który myślę będzie ważny. Zespół Zagłębia jest to dobry zespół, więc tak do nich przechodząc, jest to dobry zespół, który gdzieś tam miał szansę na tą pierwszą ósemkę, ale jakoś tam nie pokazali, myślę, takiej jakości. Myślę, że tu brakło, ta po restarcie ligi jakoś tak nie poszli jakoś bardzo do przodu, nie poszli jakoś bardzo mocno w górę. Jakby ten poziom nie był też najgorszy, też mecze wygrywali, to też nie jest tak, ale nie było jakoś cudownie. Jeśli chodzi o tą rundę barażową, tą grupę spadkową, no to postanowiłem, że przedstawię wam te mecze, ponieważ no już zapowiadanie i mówienie, kto tam gra, no mi się mija z celem, no bo już dwa razy w tym sezonie już zapowiadałem mecze z Zagłębiem. Oba mecze, co ciekawe, Wisła Kraków wygrała. Pierwszy mecz na stadionie Wisły 4-2 Wisła wygrała, a później wygrała Wisła 0-1 właśnie w Lubinie. Także to jest warto odnotować. A jeśli chodzi o rundę barażową, no pierwszy mecz Zagłębie grało z LKS-em Łódź, no i oczywiście, jak się pewnie domyślacie, ten mecz Zagłębie wygrało. Później, co jest, mogło być trochę zaskakujące, przegrali z Arką 3-2, później grali z Koroną Kielce, no i oczywiście ten mecz wygrali 2-1, ale tam ozdobą tego meczu był ten właśnie wolny Forsella. No i mecz z Rakowem Częstochowa również wygrany, także te punkty cały czas są zdobywane. No i ostatni mecz, którym grali, to mecz z Wisłą Płock, który przegrali. Więc tak to wygląda teraz mecz z Wisłą Kraków. Jest to zespół, który gdzieś tam nie najgorzej stoi, jeśli chodzi o młodzieżowców, więc myślę, że też tam jest duża przyszłość. Tam jak w Wiśle może się fajnie zadziać, bo o tym się mówi, to trzeba powiedzieć, że również dobrze zadziać się może w Zagłębiu, bo tam są jakieś fundamenty, jakieś podwaliny, by tam było właśnie, tak jak mówię, dobrze, tak się trochę powtarzając, ale tak trzeba powiedzieć. No w tamtym sezonie na przykład Zagłębie było w pierwszej ósemce, tutaj w tej pierwszej ósemce nie są, ale też jakby byli pewni utrzymanie, ale gdy Wisła Kraków wygra to spotkanie, to przeskoczy ich w tabeli, bo mają tylko 2 punkty przewagi, także myślę, że wszystko jest w nogach właśnie piłkarzy Wisły, ale również Zagłębia, bo oni też pewnie mają swoją wizję na zakończenie tego sezonu. Myślę tyle o Zagłębiu, nie wiem jak wygląda ich sytuacja kadrowa, ale oni jakoś tych problemów kadrowych chyba za bardzo nie mają, ale jeśli mają, to poprawcie mnie, bo może ktoś z was bardziej się orientuje niż ja. Jeśli chodzi o Wisłę Kraków, myślę, zacznijmy od tej strony kadrowej. Nie ulega jakby nikt, nie, oprócz oczywiście Hołowni, który już prawdopodobnie w tym sezonie nie zagra, bo pauza jest dwumeczowa, także no już nie zagra, nie ma szans, ale jeśli chodzi o kto dołączył, no to jest Łukasz Buliga. On już normalnie od, no trenuje gdzieś od tygodnia, jeszcze nie był brany pod uwagę przed meczem z Koroną, ale już tu jest brany pod uwagę
i może się okazać, że Łukasz Boliga zagra. No i jest to całkiem możliwy scenariusz z uwagi na to, że Mateusz Hołownia w tym meczu nie zagra, prawda, z racji czerwonych kartek. Także no to jest ciekawa alternatywa, zobaczymy jak Łukasz Boliga będzie się prezentował po tej dosyć długiej przerwie spowodowanej kontuzją. No ogólnie też trzeba powiedzieć bardzo pechowy sezon Łukasza Boligi, bo tak naprawdę od początku sezonu kontuzja długa, która zresztą nie mogli jej wyleczyć, bo to było na początku jakiś wirus się okazało. No bardzo taki, no myślę, że niedobry sezon pod względem zdrowotnym Łukasza Boligi. Wisła Kraków, mam nadzieję, że zrobi to, co powiedział na konferencji Artur Skowronek, że oni nadal chcą trzymać wysokie tempo grania i chcą ten mecz wygrać, bo ten sezon jeszcze się nie skończył. Ja dodam może tylko tyle, ale może aż tyle, że ta przerwa między zakończeniem sezonu a rozpoczęcia nie jest duża, więc dobrze tutaj pewne schematy potrenować, coś zbudować przez ten krótki, te dwa mecze zostały tak naprawdę, więc tutaj dużo się nie zmieni, ale wydaje mi się, żeby jakieś może schematy, jakieś ambitniejsze właśnie zagrania poćwiczyć, bo mówię, czy właśnie jakieś schematy rozgrywania rzutów rożnych, wolnych, nieważne. Chodzi mi o to właśnie, żeby w tym aspekcie tutaj popracować, bo tego czasu nie będzie za dużo, jeśli chodzi o przygotowanie do już nowego sezonu, który będzie takim no, mocno sezonem przejściowym, jak wiecie. No więc będzie bardzo, 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 bardzo słabo. No taki typowy przejściowy sezon. No cóż, słuchajcie, no nie będę przedłużał, nie będę tutaj przedłużał tego materiału na siłę, bo to nie jest potrzebne. Zapowiedzi też mają być krótkie, mają być treściwe, więc treściwie powiem tak, jeśli będą 3 punkty, myślę, że będziemy już zadowoleni, bo wtedy wygrana z Arką, no to jeszcze... Ogólnie jest tak, że jest możliwe 11 miejsce, ale te szanse po remisie z Koroną zmalały, ale chociaż żeby te 12, żeby nie być tak na tym szarym końcu, będę wtedy zadowolony, naprawdę. Będą lepsze pieniądze, chociaż no to 11 miejsce, gdyby było dla Wisły, no te pieniądze byłyby dużo, dużo większe, więc myślę, jest o co grać, bo wiadomo, o pieniądze warto zagrać, a Wisła, no że tak powiem, pieniądze im nie spadają z nieba jeszcze, więc warto o to powalczyć. Ja oczywiście Was zapraszam standardowo do zasubskrybowania tego kanału, do zalajkowania tego materiału, jeśli Ci się on spodobał. Cóż, ja nie przedłużam. Dzięki za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia. Piona!